Siema, sobota dzisiaj, lecimy na Godziembę. Enduro to ma największa pasja, inaczej żyć nie umiem. Enduro, jeśli tego nie czujesz, to nigdy nie zrozumiesz. Enduro. Ekipa się już powoli zbiera. Sprzęty mam uszykowane. Sława zjest! Z powrotem to chyba razem z tobą na kołach wrócę. Jechał, nie, słyszałem, że jechał 200. Jechał 200. Ale z przepaści. No. Słyszałeś, że jechał 200? Z przepaści. No. Dobra maszynka, ci powiem. No. Słuchaj, no tak jakbyś kupił coś w IKEA i musisz poskładać. Tak. Kurde, ja nie mam czasu. A no, nic. No wszyscy, jak tylko spojrzą na ten skuter, no nie mam czasu, nie mam czasu. Żaden mechanik nie chce się podjąć tego składania z IKEA. Siema, jak tam na enduro? A grill gdzie? Gdzie twoja torba? O, grilla tylko nie wziąłem. Moja torba jest już tu, wszystko jest. Już? Tak, wszystko mam, siema Tomek. Ja nie mam wszystkiego. Nie masz? Co jeszcze ci brakuje? Chłopaki tam jeszcze mają dwa kłady na busie. Sława jest już uszykowany. Okleina tu wleci, nie? Red Bulla. Musi. To będzie, wiesz, podstawa, żeby ciuchy wymienić na Red Bulla. Mam przecież. Masz? Mam. Ile on waży, Sława, tak? Ten motor? Ile waży? Kuźba, 140? Ruchy. Chyba. Co to woda? Tata! Kogo to woda? To jest pusta butelka. My już dojeżdżamy na Godziembę. Cała ekipa w busie. Siema. 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 Elo. Kuba dzisiaj na Husqvarnie, Tomek na Kajosie, a Bleku na Raptorze. No i mamy jeszcze nowego Raptora tam na pace z tyłu, nie? Nowy stary Raptor, nie? I Bombardier. Ciekawe, czy nowe podjazdy są jakieś tam wyrobione, jakieś nowe trasy, bo lada moment zawody są na Godziembie, 5 czerwca. Enduro na cross country, czyli startują motocykle i kłady. No. Tak może wolniej, bo Tomek nie spięta wszystko, coś tam. Nie za bardzo Bleku tam wkładał. Enduro! To ma największa pasja, inaczej żyć nie umiem. Siema! 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 Tym razem to moja wina. Nie ma winnych. Siema. 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 Mówisz, montaże filmów fajne są, nie? Fajnie, ja też lubię siedzieć i montować. A jak jeszcze, wiesz, jakiś pomysł jest, to już w ogóle. Siema, teraz patrz, do filmu będziesz. Pokaż jeszcze tego Raptusa. Paliwo jest? Jest. Zrobiłeś bombardiera? Gazik? Wyregulowałeś? Chyba jeszcze będę... Czy zrobić synchronizację tych gaźników? Zaraz, ja mam jeden. Sława, ale fajne ciuchy masz. Hello. Nowy Raptor na kanale. Już nie nowy, był. Był. Już testowałeś. Łańcuch trzeba, zobacz, tu jedzie Jarek. Trzeba naciągnąć. Hałasuje, przeskakuje mu raz, więc mogę nie nasmarować. O ja cię, niesmarowany. Znaczy smarowaliście, jak ja tam czasem podjadę, to nasmaruję, bo jest w garażu. Nie? No trochę luźny. No to Jerry, jak możesz dać te, to mu naciągniemy od razu. Jarek jest znawca od naciągania łańcucha w motorach. W ostatnim roku z 1000 razy to odkręca. Tak jest, to zrobię to w trymiga. Amaha. To jest ten bamperek, był z przodu.
oryginalnie, dołożyli tego i ktoś przykręcił na niego tego. Aha, czyli w oryginale jest ten plastik. Też dobry pomysł. Weź zejdź. Ha, chcesz... To twoje? To od... Nie, to od raptora. Aha. Przynieś w lewych drzwiach, jest ręcznik papierowy w kierowcy. Papier do dupy, ta, Filip. Tak, papier do dupy jest. Nie? Ja sobie robię tam te obudzywanie. No i teraz to mu zardzewieje wszystko. Jeszcze to w śniegu, kurwa, do kolan stoi całą zimę, ty. Ty, to jest ręcznik papierowy, nie? Oskara. Ręcznik papierowy. Co ty mówisz? No tam, co w lesie był jeden taki... Taki pionowy. Co, można jechać prosto? Co główny mów prosto, a ty wymyślisz, że tam obok drzew się jedzie. Tak, jak stoi, to tak sprzedaż. Zakręt i jedzie. Stoi w sensie przed domem. To? Ale no. Jest żony jest. To tu jest na przykład. Sami na wyjścia. Tam nie jedziemy. Tam jest tak rozkopany już przez mojego grosa, że się wjechać nie da. Wiesz, ale on może jest ustawiony pod Arturo. Nie jest nic ustawiony. A teraz musisz włożyć dynksa. Mogę coś? Do zablokowania? Do blokowania, wiesz co. To chyba, bo to zniszczę. To też zniszczysz. No ale to jest mniej ważne. Widzisz, miał takie, wiesz, dopasowane, krzywizna taka. O, tu też trochę tego naleciałości jest. No to w drugą. Może nie usiądzie? On się rozluźnia, nie? Pod ciężarem. Nie, siądź teraz. Rozluźnia się, no. Nie, gdzie się rozluźnia? Głucho mu siąść, normalnie jakbyś jechał? Za mocno. Dobrze jest. Trochę mocniej nie naciągnę? Nie. Dobrze jest? No, zakręcę. My z Kubą robimy wyzwanie Raptor 700 na łysych oponach. Kurka, godzięba. A jak się odpala? Tu masz guzik. A ja? Trójkę masz, to z miejsca na dwójkę, co? Jarosław... Złotowski. Filip, spadzi się ucz. Chyba, że orła wywinie, to już będzie źle, nie? Kuba 700. Gazu! 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 On ma niebywałe szczęście, że on jest tak lekki. Normalnie by nie podjechał, jakby ktoś tak podszedł, nie? Co ty? To co się podjeżdża normalnie? No ja ważę 100 kilo. No ale ty masz pęd, a on ledwo się skrabie tam. W ogóle gazu, no to tak? Ja usiądę z tyłu, a Kuba podjedzie. Robimy challenge? Ty, ale Oskar źle mówi. We dwóch. Nie, no bo gazu nie daje. Nie, ale nie, ja nie mam telefonu. Gdzie no, na enduro telefon? No, ale żeś nam Artur rozwalił podjazd. My sobie go tu zrobiliśmy. Ja tu zrobię ten podjazd. Tak jak i tu zrobiłeś ten, to teraz... Tak jak jest, może być, tylko... Dwa tygodnie temu fajnie wyjeździliśmy, widziałeś go, nie? No. Widziałem, że ktoś tutaj jeździł. No my. My ci wszystko naprawimy, nie bój się. Zostawiliśmy po sobie. Muszę Kubie zabrać. To ubieraj se kask, bo ja raz podjadę. Teraz ja. Teraz ty? No. Tu go zgaś. I teraz ja. I co, jak się jeździło? Fajny jest. Fajny, nie? Teraz ty, teraz ja. A potem ja, ja i ja. Seta, a w oryginale podjedzie na łysych oponach.
fajna jest, leciutka. Kuba i Bleku na raptorach. Filip. Filip, chodź. Enduro. To ma największa pasja, inaczej żyć nie umiem. Enduro. Jeśli tego nie czujesz, to nigdy nie zrozumiesz. Enduro.